Dziś w programie o wizycie niemieckich rolników na Opolszczyźnie, o winobraniu w Winowie, a także sprzeciwie europejskich producentów biopaliw. Kilkudziesięciu rolników i przedsiębiorców ze wschodnich landów Niemiec odwiedziło naszych gospodarzy. Z regionem zapoznawał ich Związek Śląskich Rolników. A że nasze rolnictwo ma w sobie potencjał, o tym i rozwoju opolskiej wsi przekonują się Niemcy. Przyjechali podpatrzeć dobre wzorce. Jest to ich taka wizyta studyjna, a oprócz tego z niektórymi związek nasz utrzymuje kontakt już od kilku lat. Podobnie jak my odwiedzamy, no podpatrywać, uczyć się z czystej ciekawości i czy ewentualnie by nie można tutaj powiedzmy poszerzyć ich działalności o jakieś nowe kontakty, nowe obszary. Goście z Niemiec z zaskoczeniem obserwowali, jak opolskie rolnictwo funkcjonuje, jak się rozwija i jak się modernizuje. Tak było w gospodarstwie w Dąbrówce. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, jak wygląda zaopatrzenie rolnictwa i czy istnieją możliwości ku temu, żeby się w nie wdrożyć. Region ma w sobie potencjał i to jest interesujące ze względu na chłonność rynku żywności, który cały czas się powiększa. Przekonałem się o dużej produkcji rolnej. Zaskakująca jest wydajność waszych gospodarstw. Pomimo różnic, przede wszystkim tych finansowych, nie mamy się czego wstydzić. Niemcom się u nas podoba, nie wykluczają inwestycji. Ci, którzy tutaj byli, ta wycieczka, no, interesowała się przede wszystkim techniką, jaką techniką dysponujemy, jaki jest trend w technice, czy będziemy się dalej rozwijać w kierunku unowocześniania, upraszczania i powiedzmy jakieś tam ulepszania tej produkcji. No i ponadto interesowały ich, no co praktycznie każdego interesuje, pieniądz. Ile my to na tym zarobimy, za ile sprzedajemy. Goście z Niemiec odwiedzili kilka wsi i Urząd Marszałkowski w Opolu. Interesująca była też wizyta u hodowców trzody chlewnej. Odwiedzili także najpiękniejszą opolską wieś 15-lecia odnowy – Kamień Śląski. 15 października trafiły do szkół podstawowych pierwsze dostawy owoców i warzyw w ramach programu Owoce w Szkole. Przez 10 wybranych tygodni w pierwszym semestrze roku szkolnego 2012-2013 każde dziecko uczestniczące w programie Owoce w Szkole otrzyma 24 porcje owocowo-warzywne. Rok szkolny 2012-2013 jest kolejnym, czwartym już rokiem, podczas którego Agencja Rynku Rolnego realizować będzie w Polsce program unijny Owoce w Szkole, skierowany do naszych najmłodszych beneficjentów. Ideą programu jest promocja zdrowej diety oraz pokazanie dzieciom, że warzywa, owoce i soki są modne, a zdrowe nawyki to inwestycja w przyszłość. Opolscy rolnicy coraz częściej wracają do przedwojennych tradycji i zakładają winnice. Okazuje się, że niektóre odmiany winogron owocują równie dobrze jak w krajach śródziemnomorskich. Tak jest w leżącej między Opolem a Pruszkowem wsi Winów, gdzie winogrona uprawiano od kilkuset lat. Ja uważam, że ten rok był wyjątkowo sprzyjający dla winogron. Poza takimi przymrozkami na początku maja, które na niektórych plantacjach zaszkodziły, ale u mnie zmrozowiska nie było i wyjątkowo ładnie obrodziły, tym bardziej, że to był rok dosyć słoneczny, a to jest istotna sprawa, żeby właśnie winogron był dobrze nasłoneczniony, to wtedy jest więcej glukozy w owocach. W tym roku już jesteśmy w tym momencie mniej więcej po środku, w środku zbierania. No wygląda to bardzo fajnie. Z początku wydawało się, że nie będzie tak dużo tych owoców, z tego względu, że trochę te zimne zośki w maju dały nam do tutaj trochę popalić, że tak powiem, no ale jednak później winogrona jednak odbiły i jest owoców dosyć sporo. Wina i winiarzy z roku na rok przybywa. Właściciele winnic inwestują w produkcję wina i liczą na to, że dla polskich winiarzy zapali się zielone światło i tak jak w innych krajach wspólnoty będą mogli sprzedawać swoje wino. Na razie jednak zmuszeni są przeznaczać większość owoców do bezpośredniej konsumpcji, a butelki lądują w piwnicy.
Na rynku owocowo-warzywnym nieco taniej. Potaniały kapusta i ziemniaki, ale podrożały śliwki. W regionie za kilogram cebuli trzeba było zapłacić 2 zł, za główkę czosnku 3 zł. Kapusta kosztowała 1,50 zł za kilogram. Pomidory sprzedawano po 5-8 zł, ogórki kosztowały 3 zł, a ziemniaki oferowano po 50-70 groszy za kilogram. Kilogram marchwi kosztował 2 zł, tyle samo pietruszki. Jabłka wyceniano na 3-5 zł. Za śliwki trzeba było zapłacić 7-8 zł za kilogram. Zdaniem ekspertów na rynku zbóż panuje wyjątkowa sytuacja. Różnica pomiędzy cenami pszenicy i żyta pod koniec września wzrosła do nienotowanego poziomu. W przypadku niektórych gatunków zbóż ziarno przeznaczone na paszę jest znacznie droższe niż przeznaczane na cele konsumpcyjne. Na Opolszczyźnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacono od 950 do 970 zł, a paszowej od 900 do 940. Za jęczmień można było otrzymać od 760 do 830 zł, za żyto od 740 do 780. Za kukurydzę paszową oferowano od 830 do 870 zł za tonę. Za rzepak na Opolszczyźnie płacono od 1960 do 1980 zł za tonę. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w minionym tygodniu przeciętna cena skupu żywca wieprzowego w Polsce osiągnęła rekordowo wysoki poziom 6,08 zł za kilogram. W regionie płacono od 4,80 zł do 6,15 zł za kilogram żywca wieprzowego. Za parę prosiąt do 20 kg trzeba zapłacić. W województwie podlaskim od 360 do 420 zł, w dolnośląskim od 370 do 390, w mazowieckim od 360 do 380, w lubelskim od 380 do 410, w łódzkim od 370 do 390, w świętokrzyskim od 340 do 390, w opolskim od 360 do 380 zł. COPA COGECA wraz z głównymi przedstawicielami przemysłu biopaliwowego z Unii Europejskiej wyraziła silniejszy sprzeciw wobec planów Komisji Europejskiej dotyczących narzucenia ograniczeń do 5% zastosowania upraw żywieniowych do produkcji biopaliw, ostrzegając, że te fundamentalne zmiany w polityce biopaliwowej wywrą znaczny wpływ na biogospodarkę, zatrudnienie oraz przyszłe inwestycje w sektor biopaliw. We wspólnym piśmie do Komisji Europejskiej kluczowi przedstawiciele unijnego przemysłu biopaliwowego ukazują, że fundamentalne zmiany w europejskiej polityce biopaliwowej doprowadzą do utraty zaufania wobec sposobu podejmowania decyzji we wspólnocie oraz wpłyną negatywnie na przyszłe inwestycje w sektor paliw oraz na biogospodarkę. Osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom nie posiadały wymaganego wykształcenia, mają na uzupełnienie go